Dzień dobry Państwu. W naszym cyklu Po pierwsze pacjent w centrum uwagi. Witamy dzisiaj bardzo serdecznie panią profesor Monikę Adamczyk-Sowę, kierownik katedry i kliniki neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i równocześnie panią prezes sekcji SM i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Chyba możemy już odtrąbić ten sukces nowej listy refundacyjnej. Ogromna radość, duże zmiany. Czy zechce pani profesor się odnieść do tego, jakie zmiany i jakie nowe propozycje pojawiły się na liście? Tak, to prawda. Długo oczekiwaliśmy tego nowego programu lekowego w stwardnieniu rozsianym i ten program, który ukazał się w aktualnej wersji, jest naprawdę wielkim krokiem milowym, nie boję się tego powiedzieć, w opiece dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że właściwie większość, prawie wszystkie postulaty, o które zabiegaliśmy, o które prosiliśmy Ministerstwo Zdrowia, zostały w nim po prostu uwzględnione. Te najważniejsze punkty, które się znajdują w tej chwili w nowej wersji programu lekowego, to przede wszystkim dostęp od samego początku do terapii wysokoefektywnych. To wielka sprawa dla polskich pacjentów. A druga sprawa, liberalizacja zapisów przejścia, złagodzenie po prostu kryteriów przejścia z pierwszej do drugiej linii. I trzeci bardzo ważny aspekt, możliwość deeskalacji zarówno dla pacjentek w ciąży, jak i pacjentów, którzy powinni zmienić terapię z drugiej linii do pierwszej, jak również oczywiście bardzo ważny aspekt, czwarty element taki nowatorski tego programu, to możliwość leczenia pacjentów z wtórną, aktywną postacią stwardnienia rozsianego. Wielkie zmiany, naprawdę bardzo duży postęp i możliwości leczenia dla naszych polskich pacjentów. Długo czekaliśmy na leki dla wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego, ale też w postaci żółtowo-remisyjnej w pierwszej linii nowe propozycje. Jakie to leki i dla jakich pacjentów? Dokładnie tak. Leki wysokoefektywne, czyli oprócz tych leków, które mamy w tej chwili w ramach pierwszej linii, do leczenia w ramach pierwszego wyboru, czyli praktycznie na dobrą sprawę u chorych, u których właśnie mamy nowo rozpoznane stwardnienie rozsiane, możemy sięgać po wysokoefektywne terapie. Mamy tutaj ozanimod, ponesimod i ofatumumab, czyli trzy naprawdę wysokoefektywne terapie, które pacjent może stosować w domu. To też jest jeden z bardzo ważnych elementów, ponieważ te wszystkie preparaty, pierwsze dwa to są preparaty doustne, trzeci jest preparatem samoiniekcji, można stosować w domu. To też bardzo wyraźna poprawa komfortu stosowania dla pacjentów, a pamiętajmy, że są to preparaty wysoce efektywne, jedne z najnowszych terapii, które zostały zarejestrowane do leczenia stwardnienia rozsianego. Przypomnijmy raz jeszcze, dlaczego tak ważna jest ta szybka diagnoza i włączenie szybkie w odpowiednie dla pacjenta leczenie. Jakimi tutaj kryteriami Państwo klinicyści kierujecie się? Czas w stwardnieniu rozsianym odgrywa ogromną rolę. Tuż po rozpoznaniu powinniśmy włączyć u pacjenta terapię taka, która jest dla niego najbardziej spersonalizowana. Co to oznacza? To oznacza, że jeden pacjent będzie potrzebował leku o umiarkowanej skuteczności, ponieważ jego choroba nie przebiega agresywnie, nie jest bardzo aktywna. Drugi pacjent, który być może klinicznie też nie będzie przejawiał znacznej aktywności choroby, ale będziemy widzieli, że ma pewne czynniki takie, które mogą rokować niekorzystnie, takie jak chociażby zmiany aktywne, czy duża liczba zmian w rezonansie, w tym zmiany aktywne, rozsianie zmian zarówno w mózgowie, jak i w rdzeniu, początek choroby z takimi objawami niepokojącymi, takimi jak niedowłady, czy zaburzenia zwieraczy, czy objawy mózgowe. Wiemy, że u takich chorych musimy od razu sięgnąć po terapie wysokoefektywne. Także jeżeli od razu będziemy wiedzieli,
będziemy mogli zastosować tą terapię spersonalizowaną, to efekt tej terapii bez dwóch zdań będzie lepszy. On zapewni po prostu pacjentowi dobrostan, brak progresji choroby, zahamowanie aktywności choroby od samego początku. I tak jak podkreślam, to nie znaczy, że teraz wszyscy pacjenci mają być leczeni terapiami wysokoefektywnymi. Każdy lek jest przeznaczony dla innego pacjenta i to od nas, klinicystów, zależy właściwa ocena, który lek jest właśnie dla którego pacjenta dedykowany. Pamiętajmy, że w tej chwili na świecie są dwa modele leczenia. Jeden model właśnie eskalacyjny, czyli taki, jakim kiedyś się kierowaliśmy. Najpierw leki łagodniejsze, jak one nie działają, dopiero leki wysokoefektywne. Natomiast od kilku lat, czy wręcz już nawet od niemalże dekady, wiemy, że drugą strategią leczenia, tak samo ważną i tak samo właściwie równoległą, jest terapia lekami wysokoefektywnymi. I tutaj pewna grupa właśnie pacjentów też znajdzie oczywiście swoją rolę, czy dla tej grupy pacjentów te leki będą najbardziej właściwe. Czy później przy ocenie, jakiego rodzaju parametry będziemy mogli stosować wobec pacjentów? Mówiliśmy o wskaźniku NEDA. Czy są jeszcze jakieś inne? Jak ten wskaźnik się rozwija? Tak, oczywiście mówiąc o skuteczności terapii, musimy sobie powiedzieć, co dla nas oznacza tak naprawdę skuteczność terapii, prawda? Oczywiście to, co jest od dawna wiadome i czym się sugerujemy, to tak zwana NEDA-3, czyli hamowanie rzutu choroby po pierwsze, progresji niesprawności po drugie i zmian rezonansowych po trzecie. Ale nasza wiedza na temat stwardnienia rozsianego ewoluuje, my coraz więcej na ten temat wiemy i wiemy, że są kolejne bardzo ważne elementy NEDY, czyli braku aktywności choroby. Tym kolejnym, czwartym, jest wpływ na atrofię mózgu. Jest to bardzo ważny element. On jeszcze do końca może nie wszedł do takiej naszej codziennej praktyki klinicznej, ponieważ wiadomo, parametry atrofii to taka skomplikowana sprawa, skomplikowane narzędzie, więc pewnie będziemy potrzebowali jeszcze trochę czasu, zanim wejdzie to do takiej rutynowej praktyki, ale już teraz wiemy, że leki, które wpływają hamująco na postęp atrofii mózgu, są lekami wysokoskutecznymi właśnie w hamowaniu aktywności choroby, czyli ten aspekt kolejny niezwykle ważny. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze kolejne parametry, na które chcielibyśmy wpływać, między innymi zaburzenia kognitywne, czyli chcemy mieć takie leki, które będą hamowały zaburzenia funkcji poznawczych. Chcemy mieć takie leki, które będą wpływały bardzo na jakość życia pacjentów, czyli oceniane przez pacjentów. Chcemy mieć leki, które będą hamowały stężenie, czy zmniejszały, obniżały stężenie neurofilamentów, łańcuchów lekkich i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych celów mamy zdecydowanie wiele, ale myślę, że takim na pewno dla nas celem, który jeszcze nie do końca jest osiągnięty, a który bardzo byśmy chcieli osiągnąć, to poprawa sprawności, naprawa uszkodzeń, które się dokonały. W tej chwili mamy troszkę takich jaskółek, mam nadzieję, które nam dają trochę optymizmu i wiary w to, że takimi lekami też będziemy mogli się posługiwać. W tej chwili mamy kilka takich preparatów w badaniach klinicznych, którym przypisuje się zdolności być może również i remielinizujące. Oczywiście to jest bardzo duże stwierdzenie. Ono wymaga potwierdzenia, ale na takim modelu eksperymentalnym w części tych badań się to już udaje, więc mamy nadzieję, że jeszcze wiele przed nami i takie terapie, które będą również naprawcze, remielinizujące, wejdą do kanonu leczenia w stwardnieniu rozsianym. No i tak naprawdę mówimy już tutaj o takim holistycznym podejściu do leczenia pacjenta. Pani profesor, a kiedy tych leków, które są i tych zmian, które są na liście, nowej liście refundowanej, kiedy możemy się spodziewać, że te leki będą dostępne faktycznie w ośrodkach dla pacjentów? Mamy tak, wiemy w tej chwili, ukazało się obwieszczenie w ubiegłym tygodniu ministerstwa, więc wiemy, że program ma obowiązywać od 1 listopada, ale oczywiście musimy wziąć
pod uwagę pewne technikalia, przepraszam za wyrażenie, czyli jakby możliwość i sprowadzenia leku i pewnych przetargów, to się różnie odbywa w różnych ośrodkach, więc uważam, że tak naprawdę fizycznie pacjenci będą mieli dostępne to leczenie, no pewnie za jakiś kwartał, pewnie tak przypuszczam, że na początku lutego już pewnie te leki powinny być dostępne w ramach programu lekowego w ośrodkach. Pani profesor ECTRIMS, który w tym tygodniu się rozpoczyna, najważniejsze naukowo-badawcze wydarzenie w neurologii światowej. Czego spodziewacie się Państwo po tegorocznej edycji? Tak, to prawda. Zawsze z wytęsknieniem czekamy na to jesienne spotkanie. To kongres, na którym dowiadujemy się właśnie wszystkich nowości dotyczących stwardnienia rozsianego. Wybieramy się w tym roku i ja osobiście oczekuję, że usłyszymy trochę więcej na temat biomarkerów. Wiem, już czytałam agendę programu, więc już wiem, że takie sesje będą. Spodziewam się też, czy czekam na pierwsze podsumowania leków BTKI, z grupy BTKI, czyli inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona. Te analizy, które już wstępnie będą prezentowane, są dla nas niezwykle istotne, bo w kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, w kontekście właśnie tych nowych terapii, które przed nami w stwardnieniu rozsianym, to bardzo ważna informacja. Oczywiście też te parametry dodatkowe, oceny skuteczności, NEDy, tutaj też zawsze śledzimy, czy mamy jakieś informacje. I rezonans, zmiany w rezonansie, modele, sztuczna inteligencja też w ocenie zmian w rezonansie, więc tutaj już wiem z agendy, że na wiele z tych zagadnień będziemy na pewno mogli podejść i posłuchać, czy obejrzeć, zapoznać się z posterami, więc na pewno za tydzień po powrocie będziemy bogatsi o nową wiedzę. Na pewno będziemy dopytywać z ciekawością, co zostało przedstawione na ECTRIMS-ie. I jeszcze takie ostatnie pytanie do Pani Profesor, takie osobiste tak naprawdę. Co dla Pani jako praktyka oznaczają takie hasła po pierwsze pacjent czy pacjent w centrum uwagi w świetle dzisiejszych zmian? To bardzo ważne sformułowanie, to bardzo ważny aspekt naszej pracy. Pamiętajmy, że neurologia to jest taka specjalność, która wymaga niezwykłej empatii w stosunku do pacjenta. Nasi pacjenci są dla nas wyzwaniem z wielu powodów. Choroby neurologiczne, choroby mózgu, to do tej pory były choroby, na które nie mogliśmy za wiele pomóc. Zmieniło się w ostatnich latach niezwykle wiele, szczególnie właśnie w neuroimmunologii. Natomiast zawsze w neurologii w centrum zainteresowania stoi pacjent. Nasza cała praca skupia się wokół pacjenta. Ja osobiście, pytając mnie o tutaj komentarz do tego sformułowania, ja osobiście muszę powiedzieć, że neurologia dla mnie jest pasją. Jest taką pasją życiową, gdzie zawsze pacjent jest w centrum naszych działań, zarówno jeżeli chodzi o taką opiekę lekarską, ale także o badania naukowe, także jeżeli chodzi o dydaktykę dla naszych pacjentów, których kształcimy na kierunku lekarskim. Zawsze pokazujemy tą pokorę względem właśnie chorób neurologicznych i tutaj pacjent bez dwóch zdań jest w samym centrum zainteresowania. I bardzo mi się podoba to sformułowanie, bo ono bardzo pięknie oddaje naszą codzienną pracę z pacjentem. Bardzo serdecznie dziękuję za te piękne słowa i do zobaczenia przy kolejnym wywiadzie. Bardzo dziękuję, pani profesor. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.